Siema, z tej strony Piotr z Just Join IT. Zapraszam Was do naszego nowego cyklu DevSondy, gdzie podczas konferencji InfoShare w Trójmieście porozmawialiśmy z naszymi polskimi programistami, zadając im kilka niecodziennych pytań. Zobaczcie, jak nam to wyszło, zobaczcie, jakie były odpowiedzi na różnego rodzaju dość nietypowe pytania. Czy AI byłoby lepsze niż Twój szef? Mój szef może to oglądać. Słuchaj, znasz markę Just Join IT? Kojarzysz. My teraz chcielibyśmy zadać Tobie kilka lifestyle'owych pytanek. Nie ma złych odpowiedzi. Wybierz jakieś jedno, na które byś chciał odpowiedzieć. Dobra, sprawdźmy sobie to. Którego języka programowania nigdy nie chciałbyś się uczyć? Nie chciałbym JavaScriptu, ale muszę. JavaScriptu, wolę nie znać. Kiedyś bym pewnie powiedział, że to jest... jakiś assembler albo coś takiego zupełnie niskopoziomowego, ale się już uczyłem, więc już za późno. Python. Pythona! Dlaczego? Bo powiadają, że Python to język dla żuli. Języka nigdy nie chciałbyś się uczyć. Myślę, że języka niemieckiego. Człowiek człowiekowi wilkiem, a programista programiście? Pomocą. Pomocą? Wilkiem. A programista, programiście nic nie udokumentuje. Project managerem. Co jest gorsze od deploy o 16:45 w piątek? Deploy w sobotę. Fuck up i kiedy masz deadline na za 2 minuty. Hotfix dzień po deployu, bardzo pilny o 8 rano. Dobra, zbliżają się wybory, jak wiemy. Co sądzisz o polityce cookies? Popierasz ją? No bardzo dobra partia, powiem Ci. Bardzo dobra partia. Bardzo dobra partia. Będziesz głosował. Będę głosował. Z całą rodziną. Tak, ale wiesz co, bardzo mają nachalne reklamy w tym internecie. Tyka cookies, no to jest pewien narzut, który dostaliśmy z Unii i tak naprawdę gdyby nie Unia i cookies, to internet byłby tak naprawdę wreszcie wolny, zupełnie. Kampania jest bardzo niespójna, także ciężko w sumie stwierdzić, co z tym zrobić. Uważam, że ciasteczka powinny zostać wyeliminowane i wszystkie ciasteczka powinny zostać podmienione na wafle. O, jest skutek konkretny podsula, także absolutnie nie zgadzamy się z polityką cookies. Wszystkie ciasteczka na wafle. Jaki masz typowy dla siebie nawyk podczas programowania? Typowym nawykiem podczas programowania jest mirkowanie na wykopie. Na pewno co jakiś czas robię sobie przerwę, ale też mam jakby podział na konkretne części, które mam do zrobienia i dopiero wtedy... mogę sobie gdzieś tam porobić coś innego. Aktualnie mam kolegę, który zawsze chowa dłoń w twarzy, jak myśli. Najczęściej programuję w pozycji klęczącej, w sensie na takim klękosiadzie. I to jest coś, co pozwala mi... Na modlitewniku programuję. Na modlitewniku, dokładnie tak. Niektórzy mówią, że programowanie jest religią. Trochę tak jest wtedy. Co sądzisz o programistach PHP? Nie ma czegoś takiego. Mam dobre o nich zdanie. Naprawdę... Ale wiem, że to jest takie trochę dla humorów, ale tak, mam dobre o nich zdanie. Jesteśmy śmiertelnie poważni. Jesteśmy śmiertelnie poważni, wcale z nich nie drełacha. Uważam, że to są naprawdę świetni programiści, a to, że ugrzęźli w jakiejś tam technologii, która przez chwilę wydawała się bardzo taka stara, a dziś odżywa, to jest dla nich tylko plus. Tak więc PHP rules. Czy AI byłoby lepsze niż Twój szef? Nie pokażemy mu tego. Raczej nie. Dlaczego nie? Bo AI nie śpi. Czy AI byłoby lepsze niż Twój szef? Sorry, Wojtek. Nie odpowiem na to pytanie. Ciężko powiedzieć, nie jestem ekspertem od AI. Myślę, że tutaj moglibyśmy znaleźć jakiegoś trenera z Akademii, to będzie wiedział. Okej, bardzo dyplomatycznie. Jaki był najbardziej absurdalny stereotyp dotyczący programisty, który słyszałeś? Albo z którym się zgadzasz, albo z którym się nie zgadzasz? Najbardziej absurdalny stereotyp jest taki, że pracujemy sami i że nie musimy być komunikatywni. To jest największy bullshit, jaki ktokolwiek kiedykolwiek ułożył. Być może kiedyś tak to działało, że siadał typ w piwnicy na miesiąc, dawali mu wymagania pod drzwiami, on je czytał i oddawał dyskietkę z kodem. Teraz pracujemy w teamach i ta komunikacja jest turbo istotna i wszystko się do niej sprowadza. Wszystkie błędy, babole, bugi to jest głównie błąd komunikacji, więc największy absurd, jaki słyszałem, to, że deweloper nie musi być komunikatywny. Chodzenie w klapkach? Okej, słuchaj, co ciekawe, my mamy też nawet takie specjalne klapki. Mamy klapki? Wiedziałeś, że najlepsze klapki to klapki Kubota? A my mamy klapki Kubota,
jeszcze z Just Join IT, słuchaj. Fantastyczna sprawa. Taki oto prezent tutaj od Just Join IT na InfoShare. Proszę, to dla Ciebie. Piąteczka w takim razie. Bardzo mi było miło Ciebie poznać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Jeżeli chcecie takich więcej, dajcie nam znać w komentarzach, dajcie lajka pod tym wideo, dajcie suba, bo na naszym kanale Just Join IT od teraz będzie się pojawiało zdecydowanie więcej tego typu materiałów. Trzymajcie się i do zobaczyska na jednym z wydarzeń. Hej!